Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Jesteśmy na drugiej edycji Ekstra Talentu, czyli projektu polegającym na tym, że zawodnicy 12-letni biorą udział w turnieju dla 12-latków. I tutaj główne zadanie to wyłonić najlepszy zespół w tej kategorii. I oczywiście oprócz tego robimy trzy podstawowe testy sprawności ogólnej. Test wytrzymałościowy, tak zwany BIP test. Test bieg wahadłowy 10 razy 5 metrów i zwis na drążku. I te trzy próby będą jakby przekazane do Narodowej Bazy Talentów, które prowadzi Ministerstwo Sportu. Jest to już kolejna edycja turnieju Ekstra Talent, który jest organizowany przez Fundację Ekstraklasa. Jest to turniej, który odbywa się przy wszystkich klubach grających w Ekstraklasie. Jest to już przedostatni turniej, ponieważ zaczynały rozgrywki się w Warszawie. Jutro zakończą się w Lublinie. Przez ten okres miesiąca, całego września, Fundacja Ekstraklasy jeździła tutaj z całym sprzętem po wszystkich klubach Ekstraklasy na terenie całej Polski. Turniej ma na celu przede wszystkim promocję piłki nożnej wśród młodych zawodników, promocję akademii piłkarskich klubów ekstraklasowych, a także zbieranie informacji o wyróżniających się jednostkach. Te informacje są zbierane poprzez przeprowadzenie baterii testów sprawności ogólnej. Tutaj jako Śląsk zaprosiliśmy wszystkie kluby najlepsze z rocznika 2006-2007, z okolicy. Poziom sportowy jest bardzo wysoki. Wszystkie kluby, wszyscy zawodnicy z klubu, które dzisiaj zaprosiliśmy, uzyskały najlepszy średni wynik z całej Polski, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Pokazuje to, że tutaj nie tylko Śląsk, ale też całe wrocławskie środowisko piłkarskie bardzo dobrze pracuje z młodzieżą i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieć z nich pociechę w postaci wychowanków na boisku pierwszego zespołu. Bardzo fajnie, jesteśmy w finale teraz, gramy o pierwsze miejsce. No i dobrze nam się gra, wygrywamy wszystko. Jeden mecz 7-0, chyba ten teraz wygraliśmy 8-0. No i tam już nie wiem, jakie były wyniki, ale też dużo wygraliśmy. I teraz będziecie grali w finale, tak? Teraz będziemy grać w finale z Olimpikiem. Jak? Chcecie wygrać? Chcemy wygrać. Chcemy im pokazać.